Być może wielu z Was zastanawia się, w jaki sposób stworzyć i dostosować swój własny kanał na YouTube. Tak, mam nadzieję, że w przystępny, krótki sposób pokażę, jak to można zrobić. Przede wszystkim najważniejsza opcja jest taka, że na dzień dzisiejszy YouTube pozwala na stworzenie więcej niż jednego kanału z tego samego adresu. Żeby stworzyć kanał, wchodzimy na YouTube. Musimy mieć oczywiście konto i tworzymy nowy kanał. Ja nowego kanału tworzyć nie będę, ponieważ nie chcę sztucznie kolejny raz coś nabijać. A więc utwórz nowy kanał, to pokażę opcje, jakimi można to zrobić. Wybieramy nazwę kanału oraz kategorię, czy to jest firma, sztuka, rozrywka, sport, produkt, marka bądź inna. Oczywiście określamy też, czy tutaj treści są odpowiednie dla dowolnego użytkownika, dla osób powyżej 18 roku życia, powyżej 21 roku życia, bądź treści związane z alkoholem. Oczywiście musimy też zaakceptować warunki korzystania ze strony. Tak jak wspomniałem, nie będę zakładał tutaj nowego konta, ponieważ już mam je wcześniej przygotowane, więc przechodzę. I wchodzimy na konto Daraja Wachusz. Zwykle otworzy tu się ogólnie cały kanał YouTube. Musimy przejść na swoje własne konto, więc klikamy okienko tutaj i mój kanał. Ja już mam przygotowaną tapetę, natomiast możemy ją wybrać w bardzo prosty sposób. Ja najczęściej korzystam z serwisu sxc.hu. A więc na przykład interesuje mnie poezja, tłumaczę wersję angielską, kopiuję, wklejam do serwisu i pojawią się wszystkie grafiki związane z pisaniem, stworzeniem poezji. No, w tym momencie odpowiada mi takie zdjęcie. Zapisuję sobie na dysk. Oczywiście mogę w każdej chwili cofnąć. Poszukam jakiegoś innego jeszcze zdjęcia. Aha, oczywiście warto zwrócić uwagę, że po kliknięciu na zdjęcie możemy również otworzyć zdjęcie w dużym rozmiarze. Ono się otworzy w tle, tylko żeby pobrać większe zdjęcia, no, trzeba być zalogowanym, zarejestrowanym w serwisie. Mamy duże zdjęcie z piórem. Pióro bardzo mnie interesuje, więc zapisujemy obraz w dużym formacie. I możemy go również... Możemy tą grafikę również zapisać w małym formacie. Ok. I wracamy teraz do serwisu. Chcemy zmienić logo. Klikamy. Edytuj w Google Plus. Zostaniemy przeniesieni do usługi Google Plus i zaznaczamy opcję zdjęcia. Możemy albo zdjęcie przenieść, bezpośrednio skopiować, albo kliknąć wybierz z komputera. Interesuje nas małe zdjęcie pióra. Przenosimy. Jest zdjęcie za małe, w związku z tym przenosimy drugie zdjęcie w wielkim, dużym rozmiarze. Musimy chwilkę poczekać. Ładowanie zdjęcia. No, zdjęcie jest duże, więc troszeczkę to dłużej trwa niż zwykle. Możemy jeszcze wykadrować. Tu akurat mnie interesuje bardzo samo pióro, więc myślę, że w ten sposób będzie to ok. I potwierdzamy nasz profil. Rezygnujemy z publikowania postu o nowym zdjęciu. I przechodzimy na pole Daraja Wachusz. Odświeżamy. I w tym momencie mamy pióro na tym tle. No, widać, że to pióro nie bardzo nam tutaj pasuje, ponieważ tło jest kolorowe, więc możemy ponownie wrócić do wyszukiwania i wybrać bardziej może rysunek. Ja tu otworzę tle. Rysunek, mam na myśli rysunek na białym tle.
ponieważ bardzo to przed chwilą to, co pokazałem, przeszkadzało, nawet graficznie. No, nie było to bardzo atrakcyjne graficznie. Kolory były bardzo rozmyte. Przechodzimy, poszukujemy trzeciej strony ze zdjęciami. Okej, pasuje nam książka. Więc w tym momencie znowu zapisujemy obraz na dysku. Powiększamy, zapisujemy w dużej wersji, która może nam się przydać. I wracamy do zmiany zdjęcia. Czy znowu zostaniemy przeniesieni do usługi Google Plus. Zmienimy w tym momencie zdjęcie. Ponownie w ten sam sposób, czyli poprzez przeciągnięcie. Troszkę to potrwa, ponieważ zdjęcie jest duże. To jakoś tym razem bardzo szybko. Powiększamy tak, żeby książka była w całości widoczna i akceptujemy. Rezygnujemy z umieszczania postu i powracamy do naszego kanału. Odświeżam go. Troszeczkę to czasami dłużej trwa, nie zawsze od razu jest tutaj widoczna zmiana. Tu już ją widzimy. Tutaj pojawi się za chwilę. No i teraz możemy przejść do konkretnie ustawień kanału. Dodać linki, dodać opis kanału, polecane kanały. Przejdźmy do poszczególnych ustawień. Możemy skorzystać w każdej chwili z przesłania filmu, z menadżera filmu, subskrypcji i ustawienia. Wejdziemy najpierw do menadżera. Tutaj, jak widać, żadnych filmów wideo jeszcze nie znaleziono. Przechodzimy do ustawienia kanału. Jest opcja zweryfikowania konta. Można włączyć opcję uruchamiania dłuższych filmów. Możemy również skorzystać z funkcji zarabiania, z płatnych subskrypcji oraz z wydarzeń na żywo. Wszędzie do tego wszystkiego potrzebna jest weryfikacja konta. Przechodzimy również do domyślnych. Mamy tutaj opcję określenia, czy w jakiej kategorii będą nasze filmy. Edukacja, film, animacja, ludzie, blogi, motoryzacja, nauka, rozrywka. Ok, niech będzie to rozrywka. Kategorię mamy wybraną, licencja standardowa, tytuł, opis, zezwalamy na komentarz. To są domyślne opcje, które będą przy wysyłaniu filmów działały. Zapisujemy. I możemy przejść również do zaawansowanych ustawień. W ustawieniach zaawansowanych możemy zmienić grafikę również, to już zmieniamy. Przenosimy się znowu do edytora Google Plus. Potwierdzamy, że nas interesuje to zdjęcie. Wchodzimy tym razem do albumu i wybieramy już z istniejących zdjęć. Potwierdzamy. Dodaj jako zdjęcie grafikę profilową. Anulujemy. Anulujemy tutaj, żeby pojawił się post. Odświeżamy. Okay. Kraj, Polska, słowa kluczowe. Już mamy właściwy widok. Słowa kluczowe to twórczość, poezja, literatura, muzyka. Zezwalamy na wyświetlanie reklam, zezwalamy, żeby kanał był wyświetlany i zapisujemy wszystkie opcje. I możemy już przejść na nasz kanał. Jest jeszcze jedna ważna opcja, ponieważ obecnie nasz kanał ma bardzo trudną nazwę, tu jej oczywiście nie widać, bo ukryłem, natomiast nazwa pliku, nazwa adresu jest youtube.com/uc-wcwfzi1a i tak dalej. Jest to bardzo trudna, skomplikowana do zapamiętania nazwa, w związku z tym zmieniamy ją. Klikamy na
ustawienia YouTube. Klikamy na zaawansowany i zmieniamy nazwę. Obecnie, tak jak mówiłem, kanał nazywa się w ten sposób. Jest to bardzo trudne do nauczenia się i do zapamiętania. W związku z tym tworzymy niestandardowy adres internetowy. Twórcze podejście i uruchamiamy. W tym momencie nasza nazwa, nowa nazwa kanału to jest YouTube łamane przez twórcze podejście i już. W tym momencie mamy wszystkie opcje poustawiane. Żeby poustawiać dalej, tak jak wspomniałem, musimy wejść do innych opcji. Musimy zweryfikować nasz kanał poprzez numer telefonu. Ja tego w tym momencie nie będę zmieniał. Tutaj jeszcze cały czas oczekujemy na zmianę tej małej ikonki. Tak jak wcześniej było widać, ta ikona już została zmieniona wcześniej. Natomiast chwilkę to pewnie jeszcze potrwa, zanim się dostaniemy. Oczywiście to, co jeszcze możemy zrobić, to jest umieścić informacje na temat naszego kanału. Opis kanału, linki, polecić inny kanał. Na przykład dodajemy kanały. Podajemy tylko podstawowe informacje. Po kliknięciu dodaj, system sam znajdzie. OK. Ten kanał dodajemy. OK. W ten sposób przekazałem kilka informacji. Tak dosyć szybko można skonfigurować kanał na YouTube. Dziękuję, zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Do zobaczenia.